Cześć. Jest ze mną kapitan juniorek starszych Aleksandra Krajewska. Olu, jakie masz oczekiwania wobec tego sezonu? W tym sezonie jestem zagrać na pewno lepiej niż w zeszłorocznym. Jesteśmy dobrze przygotowani taktycznie, jak i fizycznie. Na pewno dobrze nas do tego przygotował pre-season. Ale i tak ten sezon stawiamy głównie jeszcze na takie wejście do juniorek starszych, bo jednak jesteśmy jeszcze jedną z młodszych drużyn juniorka starszych. Czy zobaczymy jakieś nowe twarze w składzie juniorek starszych w tym sezonie? Tak, doszło do nas parę zawodniczek z juniorek młodszych. Myślę, że są bardzo dobrze przygotowane na juniorki starsze. Dużo trenowały, ćwiczyły z nami, jak i w sezonie i od początku sezonu. I myślę, że to będzie taki nasz jeszcze taki top na sezon. Powiedz trochę o nastawieniu drużyny przed meczami w Trzylinie. Jesteśmy dobrze nastawione, mimo tego, że mamy dużo kontuzjowanych zawodniczek. Jedziemy w dość okrzesanym składzie, ale jesteśmy dobrze przygotowane po zeszłorocznym remisie. Jesteśmy nastawione, że damy radę ugrać ten mecz i mamy szansę na wygraną. Rozmawiała ze mną Aleksandra Krajewska. Dziękuję bardzo.